Adam Lipiński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, znalazł się w ogniu medialnej krytyki. Po publikacji Gazety Wyborczej światło dzienne ujrzały praktyki w spółce KGHM, za które miał odpowiadać Chrześniak polityka. Sieć huczy o przekrętach i ustawionych przetargach na miliony złotych. Adam Lipiński miał według wielu komentatorów wpłynąć na nominację do jednej z większych spółek Skarbu Państwa swojego chrześniaka, Karola Kosa. Ten ostatni pełni w KGHM Polska Miedź S.A. funkcję dyrektora technicznego, nazywany jest też kadrowym spółki. Przekręty w KGHM. Wewnętrzna kontrola wykazała nieprawidłowości w przetargach wartych miliony złotych. Jak informuje Gazeta Wyborcza, problem pojawił się w 2018 roku, kiedy to wewnętrzni kontrolerzy KGHM wykazali nieprawidłowości w 3 przetargach spółki. Chodziło o zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania za 3,2 miliony złotych. Sprawa nie została zgłoszona stosownym służbom, choć mówimy przecież o milionach złotych Skarbu Państwa. Spółka chciała zatuszować sprawę, zwolniła sygnalistę, który udał się z tą sprawą do śledczych. Dziś problem urasta do rangi poważnej afery. Co wynika z dotychczasowej kontroli? W Newsweeku czytamy m. Inne, że nominat dobrej zmiany do KGHM podjął decyzję o zwiększeniu wymagań dotyczących parametrów technicznych urządzeń. To przełożyło się na wyższą kwotę zamówienia. Czytamy też o innym postępowaniu, w którym zdecydował o przeprowadzeniu przetargu z wolnej ręki i kolejnym, gdzie zmniejszył grono oferentów. Biuro prasowe KGHM odpowiedziało mediom, że każdorazowo podejmuje działania adekwatne do stwierdzonych naruszeń i nieprawidłowości. Odpowiedzialny Chrześniak wiceprezesa PiS. Adam Lipiński odnosi się do sprawy. Wiceprezes PiS powiedział Gazecie Wyborczej, która jako pierwsza poinformowała o nieprawidłowościach, że on sam nigdy nie nalegał na zatrudnianie Kosa w spółce KGHM. Przyznał, że nie wie nic o prowadzonym postępowaniu, nigdy nie interweniuje w takich sprawach. Jeśli ktoś łamie prawo, to powinien być ukarany. Co, mam nadzieję, nie ma miejsca w przypadku Karola, odpowiedział gazecie. O tej sprawie od pewnego czasu szeptano na korytarzach KGHM, napisał na Twitterze dziennikarz Wyborczej, autor artykułu, który rozpętał dziś polityczną burzę. Wątpliwości nie ma Tomasz Siemoniak, były wicepremier i minister obrony narodowej. A w tej sprawie już nawet nie powiadomiono prokuratury. Bo chodzi o Chrześniaka wiceprezesa PiS, pisze dziś na Twitterze. Sprawa pozostaje rozwojowa. Pozostaje czekać nie tylko na kolejne kontrole spółki, ale i wyniki śledztwa prokuratorskiego.
Zwolnienie sygnalisty, który ujawnił skalę nieprawidłowości, już samo w sobie daje wiele do myślenia.